Wiesz, element jest niepewności. Nie doceniamy tego aspektu politycznego Unii, tego, że to jest taki stabilizator. Zresztą ona była tak pomyślana, przecież trauma II wojny światowej i tych krwawych konfliktów, także będąca jeszcze gdzieś tam była wcześniej, także pierwszej wojny światowej spowodowała, że wymyślono ten ponadnarodowy twór, który ma między innymi, czy przede wszystkim na początku miał dawać im kawał gospodarczy, ale i bezpieczeństwo. Jak się zastanawiamy, czemu Holendrzy się tak zachowują, no to warto też pomyśleć, czemu my się tak zachowujemy. Unia Europejska jest bardzo rzeczywiście delikatną wspólnotą, łączącą różne interesy, różne pamięci, różne tożsamości. I oczywiście, no, kiedy my na przykład mówimy, my tu w tej Europie Środkowo-Wschodniej, mówimy, a co nas obchodzą imigranci, przecież oni się pakują do Holandii, do Niemiec, do Anglii, chrzanić to, nie współodpowiadajmy za to. Niekoniecznie przyjmując imigrantów, ale na przykład nie współodpowiadajmy za to finansowo, nie współodpowiadajmy za to budując Frontex, wzmacniając zewnętrzną granicę całej Unii, no bo to jest przecież ich problem. No oni teraz mówią, a to jest problem tego motłochu ze wschodu, myśmy zapracowali na nasze bogactwo, czemu mamy się dzielić? Pamiętajmy, że w referendum kiedyś ciekawy projekt Konstytucji Europejskiej przegrał we Francji, w Holandii właśnie z powodu rozszerzenia na wschód. Właśnie dlatego, że i lewica populistyczna tych krajów i prawica populistyczna tych krajów mogła powiedzieć, zbudujecie silniejszą imigrację, to będziecie się musieli swoim bogactwem podzielić z tymi gołodupcami ze wschodu. I to zadziałało we Francji, to zadziałało w Holandii. Teraz my jesteśmy w pewnych rzeczach tak samo egoistyczni wobec nich i to jest oczywiście ryzyko dla Europy. Te siły odśrodkowe w Europie nie przypadkiem zaczęły mocno działać po kryzysie ukraińskim. Wiadomo, że te wszystkie resztkowe postzimnowojenne aktywa Putina w całej Europie Zachodniej zostały użyte do mówienia, ale co nas ci Ukraińcy interesują, co nas ci Polacy interesują, co nas ta Europa Środkowo-Wschodnia interesuje. Ciągle sensowne osoby, takie jak na przykład Angela Merkel, mówią, nie odcinajmy się od Europy Środkowej, nie budujmy integracji tylko wewnątrz krajów starej Europy, bo wtedy jakby cała praca wykonana po upadku muru zostanie być może zaprzepaszczona, oddamy tamtą część Europy Putinowi, jego antyliberalizmowi, jego udawaniu konserwatyzmu i różnym takim rzeczom, no ale mamy Brexit, który poszedł w zupełnie drugą stronę, no ja się Europę boję, natomiast jeszcze raz, no jak Gerdona będzie walić, jak Socha zarządziła linię Gerdona, musi się dostosować. O tych wszystkich naszych egoistycznych wyborach, które też tą Unię Europejską rozwalają. Przewodniczący, mówię populistów holenderskich, mający lat 33 i proszę, pokazujący, że nie istnieje plany słów w demokracjach, udzielił wywiadu polskiej prasie, w której czytamy i taką rzecz. Putin nie jest gwarantem, to twardy zawodnik, ale przestaniemy się bać imperialnej Rosji, która zajmie Polskę czy kraje bałtyckie. Odwrotnie, Rosja zachowuje się bardzo defensywnie, także w sprawie Kremla. Po upadku ZSRR przesuwaliśmy granice Zachodu, co było nie do zaakceptowania dla Moskwy. Nawet Ukraińcy są w tej sprawie podzieleni. To jest tylko w interesie Amerykanów, nie oni za to płacą, lecz poszerzają jedynie swoją strefę wpływu. To ja się zrewanżuję, jeżeli raczej bardziej ode mnie konserwatywny, jeżeli bardziej konserwatywny ode mnie Jan Wróbel pokazuje putinowską partię po stronie prawicy zachodnioeuropejskiej, to ja mogę jako bardziej w kierunku centrum czy wychylony, zrewanżować się opowieścią o putinowskiej partii po lewej stronie zachodniej sceny politycznej, na przykład Corbyn, który po raz drugi wygrał walkę o przywództwo w Labour, który był absolutnie za Brexitem, mimo że udawał, ponieważ stanowisko aparatu Labour było w drugą stronę. I Corbyn, który dokonał takiego absolutnego wrogiego przejęcia Labour przez ludzi zapisywanych przez niego setkami tysięcy z zewnątrz, którzy potem na niego zagłosowali przeciwko tradycyjnej nomenklaturze Labour. I on jest jakby koherentny. W latach 80. walczył o jednostronne rozbrojenie NATO przeciwko rakietom amerykańskim, chwalone rakiety rosyjskiej. Kiedy my wchodziliśmy do NATO, mówił, że to na pewno CIA i Amerykanie spowodowali, że ci Polacy czy Czesi chcą do NATO. Oni powinni pozostać w rosyjskiej sferze wpływu, bo tylko w ten sposób się denerwuje Rosję. A jak wybuch Majdan, mówił, że jak się zaczęła pacyfikacja krwawa wschodu Ukrainy przez ludzi Putina, mówił, że no Putin może nie zawsze zachowuje się najlepiej, ale to Amerykanie spowodowali, że Ukraińcy, którzy naturalnie są w strefie wpływów rosyjskich, się zbuntowali. I taki człowiek jest teraz liderem najstarszej partii socjaldemokratycznej na Zachodzie. Dla mnie to jest katastrofa, no ale ta putinowska partia po Majdanie oczywiście działa po obu stronach. Bo Mikołaj Cześnik mówił o tym, że Ameryce się może być takie wybory, po
się wszystko przewróci, bezpieczeństwo Europy, jak rozumiem, by wymagało jej mobilizacji. Ale przecież istnieje bardzo silny na Zachodzie nurt, który właśnie mówi odwrotnie. Jak na Amerykanie sobie pójdą, to wymaga to demobilizacji Europy, zejścia z linii konfrontacji z Rosją. Bo Ameryka nas nie obroni, a my sami przecież nie jesteśmy tacy głupi, żeby się narażać. No ale to jest jedna ze strategii, które mogą być wdrażane. No druga to jest ta strategia niemiecka, taka bardzo propolska, wbrew temu, co my o niej mówimy, jest taka narastająca strategia państw takich, znaczy silnych grup politycznych w Anglii, Holandii, we Francji, Hiszpanii. Taka defensywna. Które mówią Rosja bez przesady. Wierzymy amerykańskiej narracji w sprawie Rosji, a przecież wiadomo, jak Amerykanie kłamią. Ale to jest oczywiste, no, zupełnie inaczej wygląda to zagrożenie rosyjskie tutaj, a zupełnie inaczej w Lizbonie, Madrycie czy nawet Paryżu, prawda? No to jest kwestia czystej geografii, prawda? I tego, że... Tak samo właśnie, jak dzielenie się bogactwem przez Holendrów czy Francję, zupełnie inaczej wygląda z widzenia Holendrów i z naszego, więc pamiętajmy o naszym egoizmie. No to są oczywiście takie ruchy, które są ruchami odśrodkowymi w Unii, tak jak do kwestionowania dotychczasowej formy Unii, tylko że jak się patrzy na poparcie dla takich ruchów i to pokazują badania opinii publicznej właśnie w Europie, to jest poparcie dla prawicowych partii w tych starych krajach, no, kontynentalnych i poparcie dla podobnych postulatów, które są wygłaszane w Hiszpanii czy w Grecji przez partię lewicą. Jest to ograniczone poparcie. W to, czym ja upatruję w nadzieję, że takie wizje Unii Europejskiej jako spójne i w odrzucania tych postulatów, że zwiększamy narodową suwerenność, są przede wszystkim wygłaszane przez ludzi młodych. To jest coś, co może za parę lat być taką nadzieją dla Unii Europejskiej. No na razie nam grozi oczywiście to, że w pewnym momencie te partie, o których mówimy, będą rosły w siłę i będą mówiły sobie tak, no dobrze, to Unia tak naprawdę będzie takim luźnym związkiem państw, my się będziemy integrować w ramach tego twardego jądra, bo to jest wspólnota poglądów, wspólnota interesów. Rynek zbytu i tak będziemy mieli zapewniony, bo Polacy będą, czy Węgrzy będą chcieli mieć tę montownię Mercedesa czy hipermarkety. Więc jak ja słyszę część polityków polskich, która mówi, że ta Unia to tak naprawdę to właśnie tylko otwarty rynek. Na tym otwartym rynku jasne, że przegramy. Więc teraz pytanie o koncepcję Unii Europejskiej realizowaną przez obecny gabinet czy przez partie opozycyjne. Na razie właściwie mam takie wrażenie, że nie ma tu specjalnej dyskusji. Ta dyskusja jest gdzie indziej, tam są już wyraźne postulaty. My tak naprawdę wierzymy, że tak jak jest, to będzie jeszcze przez następne 10-20 lat. No bo właściwie dlaczego ma to się zmieniać? Państwa zachodnie i te postulaty, o których mówimy, pokazują, że jest już bardzo istotne siły polityczne, które mówią, nie, my takiej Unii już nie będziemy chcieli. No, jest jednak koncepcja obozu rządzącego w Polsce w tej chwili mówiąca, że trzeba uderzać i osłabiać instytucje wspólnotowe na rzecz tych różnych koalicji państw narodowych, co ja pamiętam od czasów jeszcze Sariusza Wolskiego, który nie był lewakiem chyba, nie pamiętasz, panie Janku? Nie, ale od czasu nie lewaka Janusza Sariusz Wolskiego, który powtarzał, instytucje wspólnotowe, Parlament Europejski, Komisja są zawsze sprzymierzeńcami państw średnich i słabych, takich jak Polska, bo inaczej będziemy mieli znowu koncert mocarstw. A w koncercie mocarstw, przepraszam, my od Francji i Niemiec mamy odmienne priorytety, na przykład w polityce wschodniej, i rozwiązanie mocarstw. Informacje radia to rządu polskiego. Mam tutaj w tym momencie poranek radia to KFM. Zapowiedzi, które ekonomia, kapitał, gospodarka. Już po 9 na program EKG zaprasza Maciej Głogowski. To może oznaczać, że wreszcie ktoś zrozumiał, że gospodarka nie musi być. Teraz MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład za 50-calowy telewizor Sony Bravia z systemem Android zapłacisz jedynie 2999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Czytanie w łóżku? Uwielbiam.
mecze w ulubionym fotelu o każdej porze. Ploteczki w wymarzonej kuchni godzinami. Tańczyć tango na nowej podłodze. Bosko. W Metropolii Jagiellońskiej tak się urządzisz. Meble, podłogi, łóżka, kuchnie, wszystko do domu i mieszkania. A już niedługo super zabawa po zakupach. Meble, łóżka, Jagiellońska 82. Już jest Nowa Magnolia. W numerze radzimy, gdzie dalie, kanny i mieczyki przetrwają zimę. Ponadto płacimy za wasze ogrody. Sprawdź, jak wygrać 400 zł. Magazyn do kupienia z książką i płytą CD. Angielski dla każdego. Nie przegap. Magnolia. Już w kioskach. Julia naprawdę kocha zakupy. I nie ma się co dziwić. Na jej miejscu kochałabyś tak samo. Bo Julia zarejestrowała swoją kartę Visa w programie Visa Oferty. I za zakup u partnerów programu odzyskuje część pieniędzy. Ty też tak możesz. Zarejestruj swoją kartę Visa na visaoferty.pl już dziś. Ciesz się zwrotem części pieniędzy za zakupy u partnerów programu. Korzystanie z ofert uzależnione jest od ich dostępności i warunków oraz od lokalizacji wybranej przez uczestnika programu. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Ej, Marek, a ile ty już tą swoją Skodą jeździsz? Skoda wiek się nie pyta. Ile? Im dłużej jeździsz twoją Skodą, tym dla ciebie masz Ford for Service. No nie wiem. No dobrze, widzę, że nic nie słychać, tam są, gdzie tam coś tam zwleka, coś oddają, coś znowu coś przyjdzie, to no poszło dalej, to znowu stanęło, bo tak pieprzą jakieś rzeczy, a to duplikat jest, tych papierów co były, 10 razy odbijać, to trzeba polecieć do WW na kartę odbijać. Nie wiesz tutaj, a to dzień za późno, a to co, a to tamto. Ten sąd, to wcale on, to oni tam nie wiem, to oni coś tam pracują, co oni coś tam robią. To myśmy tutaj napisali o pieprzenie. No i czekamy teraz, bo ja mówię, że my będziemy do końca tutaj walczyć. Tylko dlatego, że się te papiery złożyli, nie to o to chodzi, żeby to mieszkanie przejąć. Tak, bo to my mamy załatwić socjalne, ale jak się daje papiery, to trzeba, żeby i oni muszą uwzględnić. Jeszcze, że to są przesunięte niepełnosprawni właściwie. No i tak, takie opieprzenie. To jest człowiek, który nazywa kobietą. No, znaczy nie, no ja i ta jest zawsze pomylki. Że kobieta powinna zarabiać tyle, co mężczyzna, tylko wówczas, jeżeli pracuje... Ona ma takie szerokie, że jak wejdzie, to tu zajmuje całe... Od tego października w Sanfru i z kandydatom będą zadawać pytanie widzowie z sali. Prokuratura poświęcającego winy wezwała na przesłuchanie przywódcy... No cały czas, tak, słuchaj, tak, jako podejrzanego w sprawie organizacji kontrowersyjnej. W tym sądzie, ja nie wiem, jakby ta sprawa miała być to chyba za rok, za dwa, jak oni tak załatwiają. Tutaj już do handli gromki było chodzone, tutaj różne takie biura odnośnie socjalnego, które wszystkie są, ale w sumie to, a ta administracja podała do sądu o ekwizji i my na to czekamy, że w sądzie muszą wydać mieszkanie socjalne, to po pierwsze, a to tam te sprawy spadkowe, no to ja nie wiem, my nawet możemy zrezygnować potem z tego, jakie będzie to mieszkanie socjalne, ale no jak się dało te papiery, to trzeba, żeby to odpowiedziło. Teraz jest linia Mysia i może ci papierze to wymyślą. Coś wiesz, bo teraz ci złodzieje, oczyszczacze kamieni mają na minusie, to może my będziemy mieli informacyjne. Tak dopiero to stawić mi te głosy, mamy takie, ja to nawet innym głosem mówię, bo tutaj do tego Michałka z jakiegoś banku, a słuchaj, a jak można, bo tutaj ten Michałek, on mnie tu molestuje, jemu tam zlikwidowali coś na Facebooku, co tam można poprawić na tym Facebooku? Poranek Radia Tok FM. Nie zna się na Facebooku, a ja mi się weszło w Facebook, bardzo dużo jest, ale no nie przepadam na Facebookiem, jak wiesz, mamy na YouTube tony materiału. Nie mu to zlikwidowali. Ja mówię, że sobie wrócą, tu Jankowi też zlikwidowali. To jemu przecież wrócą.
żeby byli w tym. No i no nie wiem, żeby coś tam przykryć. On założył, on ma Dawidek Myszka. On miał Dawidek malutki, to ma Dawidek Myszka, może zobaczyć. Ale to jest taki początek dopiero czegoś drugiego. A czy tam to wróci, to nie wiadomo. No pewnie tak się pytam. A jest ta Bernadetta, żyje jeszcze? Póki nie ma zamieszek. Jarosław Kaczyński boi się dymować, zajść, wejść. Ma ten telefon, to on ma taką baterię. Tym, o czym myśmy już mówili, czyli przy tej stosunkowo słabej legitymacji czy poparciu na partie opozycyjne. KOD, który jest taką nową formą i ramach, którego liderzy partii opozycyjnych, czy zwolennicy partii opozycyjnych... Ale poczekaj, nie musisz, bo ja tutaj mam wiesz, za darmo. A ta bateria tutaj w tym telefonie, to ona po prostu siadła, bo ona działa 2-3 minuty. Sony Ericsson szwedzki, który miał bardzo ładną kamerę starą, M2 czy ile, i umareczka w domu. Tu na Igańskiej, wypadła na podłogę i tak się od tego zaczęło, że ja już tego telefonu nie używam. Taka stara kamera, na jedynkę tylko, ale i ani ta kamera i ten telefon już ma słabą bakterię, że tak powiem. Nawet się w nich zaszukać. On tak wiesz, tam podłączony jest cały czas do sieci gruzem. Działa i to gadam z tobą ile 2-3 minuty. Tak, tak, to znaczy, słuchaj, ja mam teraz 5-7 numerów. Ja w ogóle wiem, i teraz już zarejestrowane jest kilka numerów i mam na abonament. Gdyby dodać do tego jeszcze jedną rzecz, że manifestacje KOD-u są tematyczne. No bo słuchaj, to znaczy, ja chcesz sobie kupić dobry telefon, dobrze? To jest do Arkadii, do Simowaju. I tam normalnie, no najlepiej jak już masz jeden telefon, to masz jakiś rachunek. Bo oni chcą za gaz, za światło. I teraz tak, kupujesz telefon. Ja tu mam LG K10, bardzo ładny, 13 rozdzielczości kamery. Bierzesz kartę z Orange'a, z czegoś innego, a wynieś T-Mobile'a, dajesz mu ten numer, który powinien być oczywiście zarejestrowany, dajesz mu ten numer, on go spisuje i ty przenosisz numer na T-Mobile'a. 4 miesiące płacisz tylko 4 złote. A 5-6 miesiąc po 69, no tam do tych 2 lat co dojdzie. No to przez 1,5 roku płacisz tylko na ten swój abonament, rozumiesz? A tak masz po 4 roku. Temu, no, ja sobie poradzę. No. I która tak naprawdę... Tak, tylko że wiesz, tutaj mam 2 T-Mobile'a, T-Mobile'a wcześniej mam jeszcze 2 i Mareczkowi tu pomagam, wiesz, tego. No musisz szukać jakąś pracę tutaj. Ja tutaj jest nawet Włocławka, jakiś czas to powiedział, że przyjedzie tam do mnie na dworze. I muszę do dobrego telefonu włączyć, żeby to... I ona mówi, że jesteśmy może nie fabryka, bo to nowa firma, to coś jak biura, że no to nie 600, nie? No, na razie mam te 600. Do 1800, bo on tak mówił, że to jest jakby najmniejsza stawka. No ale ja mówię, ale ile do ręki, ile? No to więc on mówi, że... Tak, coś takiego. No to nawet by mi te 1400 pasowało, no bo to jest 2 razy więcej ciut, jak te 600. Które są naprawdę istotne. Czy można wiesz, a gdzie ta Bernadetta? Mówiłem wcześniej, Komitet Obrony Demokracji broni demokracji. Mama i tego samego? Toczem konstytucyjnym, jak mówi pan redaktor. No wiesz, tak natomiast padła, wiesz, może jakiś taki facet, co pierwszy raz, to wiesz, nie? Że się trzyma kupy, wiesz, trzyma się. Może jej odpowiada finansowo, bo ona właściwie to ma potem. Ale jak tak popracuje, to już pieniędzy chyba się na czacie, na łapie. To są rzeczy, które są trochę obok. Dobra, a jak tam u ciebie w domu, czy na tej... Obrony demokracji do tej pory mówi mi, to widzę pełne zagrożenie. No to fajnie, no to dzięki za telefon.
konwencją czysto polityczną. Który? Tylko walczyć ze złymi praktykami. Słuchaj, tak, ja ci coś powiem. Jakaś wieczorem, już jeszcze tylko 6 miesięcy, 35 zł na kartę to jest telefon. I tutaj w Orange na święta wszystkie załatwiały się tylko 35 zł. Tutaj kolega załatwił za 50 zł na kartę klubową. Nie, jest Orange, ale kurier przyniósł. 50 zł przez 2 lata płacisz. Telefon jest gratis. I tylko płacisz sobie, to nie jest abonament na kartę, bo to jest każda umowa, to jest co innego. Czyli dopłacasz i możesz tam za 30 smart wziąć, to jest za darmo. Ja mam smart. W taki dyskurs polityczny, to dobra, Roger. No to trzymaj się. No dobra, dbaj. Pozdrów od Litki, pozdrawiam od Litki tutaj, bo tutaj jest telefon Litki. Ona tutaj, wiesz, żeby się nie rozpasła na mnie bić tak, przy niej będziemy to gadać. No na razie. Więc zwracam uwagę, że tu jest bardzo poważne wyzwanie, które stoi przed strategami KOD-u dotyczące tego, czy... No taki ma głos jak ja i inny, bo ja rano jak jestem obudowę przez jakąś wieczę. Tak sobie w pełni zgadzam, że trudno sobie wyobrazić... To nie jest otwierane, to jest ciuta ta reforma. Edukacja, mam akurat dzieci. Może była Grecja, to nawet za tę parasolką podnosiła i by dostawała. W głowie by dostawała, że jakiś czas i tak, taka głupota. Grecja jest strasznie głupia. I tą parasolką tu podnosi, ja mi idź do parku z Karyszewskiego. Kładź się na łapkę, gruza, tancerka, zombie, klimaty, no jakieś altanki, no, ród piękny, tujki, powietrze tam. Czy zechce wykorzystywać pojawiające się, ja nie mam żadnych wątpliwości. Ja tam uwielbiam, że teraz, ale potem jak pomyślałem, będę tak zeszała na czy też pewne niezadowolenie, to tutaj wielomilionowe prawdopodobnie niezadowolenie związane z tymi źle wprowadzonymi reformami. Podejrzewam, czy nie mam powodu, żeby sądzić, że reforma służby zdrowia na przykład będzie wprowadzana w dużo porządniejszy sposób, bo też jak na razie bardzo wiele o tej reformie wiemy i też jest tutaj jedno pole do tego, żeby dużo zniszczyć i ludzi najzwyczajniej w kraju. Matka może wymeldować. No niepełnosprawnego to pewnie nie, ale wiesz, wymeldowują ludzi. Przyjeżdża z Suwał gdzieś tam, turajcuja, potem tam nie ma meldunku. I co? Rocznice niepodległości, rocznice 11 listopada. Ja znałam bardzo wielu takich chłopaków fajnych, co na kursie byłyśmy, chciałam powiedzieć, pilotów, tych pionierów stałych. No to przecież był stan wojenny, Suwał. Powiedzieli, żebyśmy przyjechali z rodziny, chyba tam nie wrócimy, bo tak rodzina przeciwna. A tutaj słowo Boże, a tutaj jeszcze kurs pioniera, ten ktoś jest zaawansowany i poprzcie, chce się kształtować dalej. No to do rodziny już mówi, że nie wróci, bo to jedzie do braci, jedzie do dworu. No a rodzina jak podła, no to tam za plecami, ja wiem, że się może wrócić, jak dostanie eksmisję, to wszyscy wolą. Zaangażowały się w ten marsz i pokazanie, że tak naprawdę za niepodległą Polską demokratyczną, czy demokracji liberalnej. Nie, no rodzina była, ale wiesz, ten, który włożył słowo, to rodzina nie wiecie. 11 listopada byłby bardzo dobrym pomysłem, również ważne z punktu widzenia z kolei władz miejskich byłoby takie rozdzielenie tych marszy, żeby nie spełnić ani nadziei, ani obaw żadnej ze stron politycznych i żeby się ludzie nie pobili. Owszem, policzmy się 11 listopada, bo oddawanie narodowcom tradycji niepodległości polskiej to jest wstyd. Więc w tym sensie na pewno powinno pojawić się 11 listopada w Warszawie. Renata, bo oni tu reklamują Renata Rossa, jakaś dzikuska z Brazylii. No niech śpiewa dobrze. Ale ta Renata, proszę ciebie, ona była w Akademii Rolniczej. Ona była badaczem, wieczornawczynią i ona tam jakieś eksperymenty robiła. I ona to wszystko zarzuciła, poszła głosić Ewangelię. I na tych spotkaniach pionierskich ona zawsze wypowiadała się jako ta pani profesor, chemiczka, rolniczka i tak dalej. Ja mówię też, mi coś rolniczka. No i tak. No wie. Może
żeby to funkcjonowało, ale mnie to nie... Ja jestem w tej metropolii, Anglo-Ameryka Białych, tak co? Dla mnie to tematy realnie wymożne, bo ja nic nie na wiosce nie mieszkałam. I raz my tam pojechałyśmy. Mi się tam nie podobało. W gazecie polskiej codziennie. Nie podobało. Ja wyciągnąłem fałszywy cytat o kodowcu fałszywym. A te dziewczyny, one... Tego nie wybiega na własnym błędu, czy nigdy nie popełniła. Czytam blog w Anglo-Ameryce Białych, tak pełno miały mięsa i ciągle tam u nich powiadamy. Kodowi się marzy, że to prawo takie mięsa krojone, tak. I ciągle one miały tego tutaj, że pojechały się tam na tę siadowkę, na krówkę przeprowadziła. Ale my mam barana, taki baran leciłem. Jak to baran chodzi ma rąk? To są takie barany bez rąk. Trzeba łapać, a mi nie będę łapać, bo leci z impetem. To jest konfrontacja. Po to jest ustrój wymyślony. Jedni w tej konfrontacji przegrywają. Takie wiesz, te dziewczyny siedleckie się nazywają. Siedleckie. I to jedna to miała takie ciut wystające zęba, jedna nie miała. Bardzo piękna była Małgosia, czarnowłosa. Myśmy chodziły, głosiły i tam... Ojej, wspaniałe tam fary, ładne cmentarze, te okolice, gdzie się wyjeżdża na Wielką Wodę, na Tykoci. Na Tykoci też. Tak. Ja i tam na wycieczce byłam w Gracji, żeśmy były w tak szyku kupiłkowym, tam miały przedstawienie dać opiecki w Tykoci. Tak, ale nie dałyśmy, to była wycieczka i albo trawki tak nas okłamywały, ale tak jechałyśmy z myślą, że wystąpimy. No i tam było nas sporo tych dzieci i tych chodzin, pamiętam ten taki czerwone mury, taki klasztor, jakiś zamek mówili. To był jakiś zamek, bardzo znany, bardzo stary. No ale to jak to dziecko było malutkie, to ja tylko pamiętam te czerwone cegły. No i ten tych chodzin, ja mówię, że coś tu pod tym białym stokiem jeszcze jest, zobaczmy, jest jakiś tych chodzin. A mnie historia nigdy nie interesowała. Mnie interesowały rzeczy ładne, takie, że ktoś ładnie zaśpiewał, że ktoś ładnie wyglądał. No ja to zawsze mi się to zapamiętało. A że coś tam, jakieś świeczko, coś tam, nogę zmalą mnie, co mnie to wchodzi? Chcą się czymś zidentyfikować, chcą przeciwko czemuś zaprotestować. Jest to, moim zdaniem, jest to poszerzenie formuły. Latała po drzewach, skakała na drzewach. Politycznych w Polsce, między innymi, bierze się stąd, że one są jakoś kiepsko wykonana na dole w strukturach te lokalnych i bardzo rzadko odwołują się do tego typu instrumentów. I one też tak silne, te piłkę były takie molotki, to chyba taka wielka nasza manifestacja organizacja strajkiem politycznym była platforma w 2005 roku. A ja nie lubię. Na drugiej stronie też wtedy manifestacja była Alka i Maryśka. Ta moja ta koleżanka to była Alka. I tam jej babcia żyła w domu. Ona to jest trochę zmieniała sposób myślenia o tym, dlaczego ludzie wychodzą na ulicę. To jest myśmy chodzimy w Anglo-Ameryce Białych, tak się pochamy. I kiedy staniemy się liberami społeczeństwa. Takie różne. A potem mi ta babka zmarła i druga ci czarny uczyna. Na wielką manifestację na Wicową Związku. Ja mówię dawać że przed może już jesteśmy, tylko jeszcze o tym ale tam jest. One te interwizniaki, te tutaj miały jeszcze brata i to jest taki długan, że słyszę mu w łeb przyłożył, nawet 4 lata przed więzieniem. Zabonicie. Kodowski marsz, Kodowski marsz. A przecież to jest ale ten pan nie lubił, ale te bliźniaki, jak są Alfa, to byśmy chodziły do tarczy w Nowego Lidzie. I raz w przypadku w niedzielę chwilę, że pójdziemy do każdej firmy trzeba było pokorku i pieszo. Ale jakie to było dłuższe, to było 12 stron maszynopisu. Nie, to dzieci jak dzieci, ale weź i zapamiętaj, to mów. Myśmy miały takie duże parawany składane, duże naprawdę, z 8 miały tu na przepraszam, ale już tak poszło w eter. Nie może nie było tam, ale nie. Wydawcę Karolina. One nam przeszkadzały. Bo tutaj trzeba się patrzeć. No tak, trzeba się ruszać. Ale najlepiej była grupa razem z Arną.
pani Alicja Poranek Radia Tok FM, samej audycji bez Łukasza w aplikacji mobilnej Tok FM oraz archiwum Ale jakie to było śmieszne, że proszę Państwa, Alicja Duc, która mówiła wiersz do trupa, proszę Państwa, fluki sre, Alicja Duc, proszę Państwa. To ja miałam takie życie, słuchaj, i teatrze kupił kop. I bale to ognisko baletowe. Ale mówiliście raz, to miałyśmy trzy bale. Jeszcze raz, niech bolszewickie cena. Niech bolszewickie cena. Z 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragony i wygraj z flot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Homal. Homal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Homal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na podstawie starach dorosłych towarzyszących przeziębieniu. Przeciw wskazania na drażliwości następki lub cukrzyca aflofarum. Za poczytym zwrotnym systemem leku dołączonej do opakowania obowiązkowego z lekarzem lub farmaceutą. Polskie Radio 24. Ugotowy konsumenckie. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Słuchaj nas w każdy czwartek po 21.30 w Polskim Radiu 24. Ona gdzieś tam wzięła tą taśmę i po prostu mówiła, muszę ją. Jest 9. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Rząd zajmie się dzisiaj śląską ustawą metropolitalną. Ale to wie. Sąd zdecyduje, co dalej z zakazem palenia węglem w Krakowie. Za nami pierwsza debata kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za chwilę komentarz z Paryża. Piotr Topolicki, Rada Ministrów zajmie się ustawą o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim. To przepisy, które mają poprawić przyjętą w październiku ubiegłego roku ustawę metropolitalną. Okazało się, że w przypadku aglomeracji śląskiej konieczne są specjalne uregulowania ułatwiające jej działanie. Chodzi o formalności związane z tworzeniem i zakresem działania aglomeracji śląskiej. Obowiązujące przepisy doprowadziły do sytuacji, że w nowej metropolii niejako przymuszone byłyby działać wszystkie położone na niej gminy. Nowe przepisy mają ten zapis luzować. To rząd wskaże na konkretne zainteresowane integracją gminy, które łącznie mają ponad 2 miliony mieszkańców. Górnośląski Związek Metropolitalny pozwoli gminom wspólnie kształtować ład przestrzenny, organizować transport publiczny, decydować o przebiegu tras krajowych i wspólnie promować aglomerację. Projekt nowych przepisów ma też zwiększyć liczbę członków zarządu z 3 do 5, aby uniknąć paraliżu działania aglomeracji, na przykład w sytuacji choroby któregoś z członków. Nowe przepisy mają pozwolić na dalsze korzystanie bez zakłóceń ze środków unijnych. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio. Zakaz palenia węglem przed sądem. Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmie się dziś skargami na tzw. uchwałę antysmogową w Krakowie. Zakazuje ona m.in. palenia węglem i drewnem. Na przyjętą przez Małopolski Sejm uchwały wpłynęły 4 skargi. Autorzy jednej z nich twierdzą, że zakaz narusza zasady równości wobec prawa w innych zanieczyszczonych miastach i wprowadza się takich restrykcji. Z kolei reprezentanci producentów kotłów podnoszą, że zakaz godzi w prawa konsumenta i wolno biorąc w nim, ale jak przekonuje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, zakaz jest konieczny, jeśli walka ze smogiem ma przynieść efekty. Stoimy na takim stanowisku, że obojętnie jak to przyjdzie, to robimy swoje, a tylko ile woleliśmy, aby sprawa się rozstrzygnęła pozytywnie dla nas, jak dla mieszkańców. Jest to stawia się, że jeżeli kotłuchy nie zmienią zakaz, mieszkańcy nie będą mieli motywacji do wymiany pieców. Tak było w przypadku pierwszej uchwały antysmogowej.
problemy. Jesteśmy mocno zadłużeni. Uznał, że jest niezgodna z ustawą o ochronie środowiska. Ta w ubiegłym roku została jednak znowelizowana i dała prawo samorządom do określania, jakim paliwem można palić w piecach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Według francuskich komentatorów po pierwszej debacie kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych przewaga jest po stronie Hillary Clinton. To właśnie ona miała przed kamerami bardziej przejrzystą wizję przyszłości i lepiej ją przedstawiała. Media nad Sykwaną uważają, że to nie była najlepsza debata w wykonaniu Donalda Trumpa, który wbrew swojej sławie Trumana wypadł blady na tle doskonale przygotowanej merytorycznie Hillary Clinton. Naprzeciwko siebie stanęły oko w oko dwie wizje Ameryki. Obronną ręką przyszła pani Clinton, która pokazała, że jest w największej formie, chociaż według francuskich komentatorów Donald Trump nie rzuci na szale wszystkich swoich asów, na przykład dotyczących życia prywatnego jego siostrzeniczki. Hillary Clinton uderzyła w struny szczególnie istotne dla Amerykanów. Odmowy ze strony Donalda Trumpa podania do wiadomości publicznej wysokości podatków, jakie płaci. On powtarzał te same hasła, nie wyjaśniając, w jaki sposób zamierza osiągnąć swoje obietnice. Ona mogła budzić większe zaufanie. Według francuskich mediów to miał być polityczny pojedynek stulecia. Obronną ręką wyszła z niego Hillary Clinton, ale to dopiero pierwsza runda. Paryż, Marek Krzysiński, Polskie Radio. Do tematu wrócimy w debacie poranka Polskiego Radia 24. Początek już o 9.15. Projekcje filmów, warsztaty animacji, spotkania z filmowcami. W Nowym Sączu rozpoczął się festiwal filmów dla dzieci i młodzieży Kino Jazda. Gościem specjalnym pierwszego dnia imprezy był reżyser Andrzej Orzechowski, który jest związany ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Jest on współautorem scenariusza filmu pełnometrażowego Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. I właśnie o kulisach powstania tej produkcji opowiedział najmłodszym uczestnikom festiwalu. Bardzo się cieszę, że do tej pory jest budowany. I to jest w moim przynajmniej przekonaniu istotne, żeby młode pokolenia Polaków wyrastały na pełnej tradycji, żeby gdzieś te swoje korzenie znać, bo one są potrzebne. Bolek i Lolek zawsze są śmieszne. Latali balony. Leczali chmurę i byli czarni. Zajrzyj się sobie w przygodę. Robią tam takie fajne, śmieszne rzeczy. Festiwal potrwa do piątku. To szósta odsłona imprezy. Ale ja myślę, że ona jednak nie o coś chroni. I jeszcze kilka słów o pogodzie. Wtorek słoneczny, więcej chmur na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Podlasiu i w górach około 18 w centrum do 21 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, południowy. Ciśnienie rośnie, teraz w Warszawie 1015 hektopaska. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład za odkurzacz bezworkowy Samsung ze szczotką do parkietu. Zapłacisz jedynie 249 zł, oszczędzając 90 zł. MediaMarkt.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Drodzy Państwo, chciałem... Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. A gdzie ty się tak szykujesz? Idę na polowanie, kochana. W marynarce i nowych butach? Idę łapać okazję. Będę robił okazyjny kredyt na te twoje meble w okazyjnej cenie. I oszczędzimy dwa razy. Mój łowca. Przełowco, kochana, przełowco. Ty też zostań przełowcą okazji. I weź kredyt gotówkowy w banku BGŻ Paribas. Tylko do końca października. Szczegóły i sposoby na mądre zakupy znajdziesz na przełowcy.pl. Z przebarwieniami ci nie do twarzy. Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj suplement diety Labotek Ton. Składniki tabletek Labotek rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotek Ton. Dostępny w aptekach. To była reklama.
7 minut po 9. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Sylwia Zadrożna zaprasza, ma ze mną gość Jacek Strzelecki, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej z Nasca Chin. Przez kilka lat mieszkał tam. Dzień dobry. O Chinach właśnie porozmawiamy, bo od fabryk robotów kuchennych po próby piłkarskie Chiny coraz intensywniej inwestują w Europie i wykupują to, co w Europie najlepsze, informował wydany w Hongkongu dziennik South China Morning Post. Według cytowanego przez gazetę szefa Europejskiej Izby Handlowej w Chinach, potencjalna lista chińskich zakupów w Europie jest długa, tylko w tym roku chińskie firmy zainwestowały już 110 firm w krajach Unii. Czy to powód do radości, że jest kapitał, są pieniądze, czy jednak może troszeczkę właśnie do obaw, że ta ekspansja chińska jest zbyt duża? No to zacznie wkalać, ona jest duża, czy nie, to oczywiście jest efektywne, ale powiedzmy sobie szczerze, bez tych inwestycji wiele tych przedsiębiorstw i europejska gospodarka zwyczajnie by straciła. Chińczycy wielokrotnie już ratowali Unię Europejską i gospodarki państw Unii Europejskiej. W związku z tym te inwestycje są jak najbardziej pozytywne, ale Chińczycy nie podchodzą do tego jako podbijanie rynku, tak, że chcą nas skolonializować. Nie. Oni cały czas się uczą gospodarki w ogóle, globalnej, swojej. Podglądają, jak my to robimy i przejmują firmy, niektóre powstają dopiero, tylko takie, które już istnieją. Tam, gdzie jest kadra zarządzająca, doskonała, tam gdzie jest już marka danej firmy na rynku i to pozwala im uczyć się od tych firm i tą wiedzę przenosić do swojego kraju. Czyli zdobywają know-how tutaj. Tak, oczywiście, bo to są te inwestycje. Za tym nie stoi kolonializacja. Oczywiście należy wykluczyć, że to kiedyś przybierze taki inflacyjny charakter, rzeczywiście będą nas wykupywać w dużym rozmiarze, ale póty co, to ewidentnie to służy do potencjału, ale chińskiej gospodarki, a nie naszej. No i rzeczywiście kryzys w Europie był takim impulsem do tego, że te inwestycje chińskie rosną. Natomiast pan powiedział, że to jest subiektywne spojrzenie na wielkość inwestycji. To, co dla nas jest duże, dla Chińczyków wcale takie nie musi być. No to prawda, bo jak patrzymy na choćby nasz polski bank PKO BP, który jest największym polskim bankiem, to w Chinach, powiedzmy sobie, jest to oddział w jakimś jednym dużym mieście. Mówię o aktywach, kapitale, depozytach. W związku z tym to nie są liczby porażające dla Chińczyków, natomiast dla nas każda ta inwestycja jest ogromna. Wystarczy powiedzieć, że największy bank chiński, Bank of China, ma 53 tysiące placówek. No rzeczywiście, to są miliardowe te inwestycje, które idą w świat i w Europie. W co powinni chińscy inwestorzy lokować pieniądze, na przykład w Polsce, aby korzyści z tych inwestycji były jak największe w takim razie? No to, co, w to, co powinni Chińczycy zainwestować, to oczywiście możemy powiedzieć z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia Chińczyków to nie będzie do końca atrakcyjne. Na pewno Chińczycy się nam przyglądają w nasze badania nad grafenem i nad gazem łupkowym, bowiem oni to już samo mają gaz łupkowy i próbują sobie z tym problemem poradzić, wydobywali go. No i grafen jako przyszłość w ogóle gospodarki nowoczesnej, to dla nich jest na pewno atrakcyjne i myślę, że tutaj wszystkie nasze badania w tym zakresie, osiągnięcia polskich naukowców są dokładnie analizowane. Natomiast już patrząc tak dalej, co jest dla nich atrakcyjne, to ewidentnie rynek rolno-spożywczy. Powiem, dysponuje polska gospodarka, polski rynek rolno-spożywczy, polskie rolnictwo oraz sektor przetwórczy. Mamy naprawdę wysokiej jakości żywność. Nieskażoną, to jest bardzo ważne. Nieskażoną jeszcze europejskimi substancjami, które na terenie Unii Europejskiej są dozwolone, a w Polsce jeszcze są na szczęście zakazane. W związku z tym to ich najbardziej cieszy. Zresztą polskie mleko w proszku ma swoją markę i trzeba powiedzieć, że ono się bardzo dobrze sprzedaje w Chinach, zwłaszcza przez internet. A inwestycje infrastrukturalne, bo mówi się ostatnio, że na przykład Chińczycy mogliby zainwestować w budowę centralnego lotniska, a w Polsce z drugiej strony wiemy, że budowa autostrad przez chińską firmę skończyła się niedobrze. Widać też, że są pewne rozbieżności w podejściu do biznesu. No tak, Chińczycy na pewno, jestem przekonany, tutaj
całą pewnością, gdyby z poprzedniej lekcji Chińczycy wyciągnęli wiedzę, jak należy inwestować, poruszać się po inwestycjach infrastrukturalnych. Jestem przekonany, że gdyby rzeczywiście mieli wybudować nam lotnisko takie nasze regionalne, duże, to byłoby najlepszych inwestycji budowlanych. Na pewno dobrze wykonane. Znam chińskie lotniska, chińskie drogi. Co ciekawe, tam nic po zimie się nie topi na drodze, a zimy na północy są bardzo ostre, czy w głębi kraju gdzieś na wyżynie tybetańskiej, to w żaden sposób nie można teraz porównać do tego, co jest u nas. A teraz nie ma wielopokoleniowe. Tam się wszystko trzyma, to działa i myślę, że to byłyby dobre inwestycje. Chińczycy zapewne by chcieli tutaj zaistnieć, bo trzeba powiedzieć, w Chorwacji czy na Węgrzech tego typu inwestycje wykonują i wykonywali. I to stanowi element takiej infrastruktury strukturalnej kraju. Czyli też czemu nie? A mówiąc o inwestycjach chińskich w Europie, trzeba też wspomnieć o tym, że Chiny, mimo że ogromne państwo, to jednak ludzie mówią też ziemię rolną, chociażby na Ukrainie. To idzie w miliony hektarów nawet. Dlaczego? No tak, bo trzeba pamiętać, że tam jest prawie 400 milionów ludzi. Rząd wielokrotnie w mediach informacje bezpieczeństwa żywnościowego w kraju. Jest to tak odmieniane na tyle sposobów, choć w języku chińskim nie ma odmian przez przypadki czy czasowej. W związku z tym tak to przenośnie. Chodzi o to, że jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Chińczycy zainwestowali rzeczywiście w projekt dzierżawienia na Ukrainie 3 milionów hektarów ziemi po to, żeby zbierać tam pszenicę, która w Chinach jest towarem dosyć deficytowym, bo trzeba pamiętać, że Chiny to w 70% kraj górzysty, żywno górzysty. I tylko wąski kraj wzdłuż wybrzeża pasy ziemi jest wolny od gór. W związku z tym uprawa tam pszenicy no jest ograniczona, poza tym Chińczycy inwestują w rozwój miast, bo miasta się rozwijają, w inwestycje, które są im potrzebne energetyczne, gdzie tylko mogą, to stawiają rozmaite urządzenia energetyczne, które pozwolą wytwarzać prąd. Więc w tej przestrzeni jest niewiele. Jest pomysł wydzierżawienia takiej połaci ziemi. Może dla nas czymś nadzwyczajnym, bo w ten sposób zapewniają sobie swoje bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie wysokojakościowego gatunkowego zboża, jakim jest pszenica. W związku z tym, że te potrzeby żywnościowe są takie duże, to jest szansa na zwiększenie eksportu chociażby polskiego drobiu do Chin. W Szanghaju właśnie otwarte zostało przedstawicielstwo branży drobiarskiej, która ma w tym pomagać. No to trzeba przyznać, że to bardzo dobra decyzja. Trzymam kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia, bo do tej pory, tak szczerze mówiąc, poza jakimiś śladowymi inwestycjami, tutaj mam na myśli śladowe, to nawet polska mieć, która jest na przedstawicielstwo KGHM i tak dalej, to w porównaniu z tym, co może polski drób zbojować, to rzeczywiście to będzie wielki sukces. Ja życzę rzeczywiście ludziom, którzy podjęli to wyzwanie, żeby się utrzymali na rynku, a wiem, że nie będzie łatwo, bo wymagania fitosanitarne i weterynaryjne dla produkcji mięsnej są bardzo wymagające. I sprostanie temu trzeba pamiętać, że ma taki certyfikat, tak? Odpowiedni agent chińskiego rządu na sprzedaż tam swoich wyrobów. Ale to mimo wszystko zdobywanie tego rynku wcale nie jest takie proste, bo konkurencja jest ogromna. Naprawdę to trzeba pojechać do Chin, by zrozumieć, co to jest konkurencja. W naszym kraju ta konkurencja jest bardzo leniwa. O tym, że wymagania są duże, przekonują się też nasi sadownicy. Za chwilę zacznie się kontrola inspektorów chińskich w polskich sadach i w pakowalniach jabłek. No i może się okazać, że ten eksport nie będzie taki duży, jak no właśnie, to widać, jak Chińczycy po jabłkach, widać, jak podchodzą do przedsięwzięcia. Oni mają swój duży rynek i go pilnują i oczywiście chcą mieć towar, ale wysokiej jakości na swoich zasadach tak naprawdę, a nie naszych. My się niestety musimy do tego dostosować, bo inaczej nic tam nie sprzedamy. Jacek Strzelecki, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, znawca Chin, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Więcej w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Debata poranka. Oba konkursy są bardzo podobne, ale te
też mają pewne różnice. Różnice wynikają Polski Radio 24 z obszarów interwencji, bo oczywiście Warszawa, według sondaży Hillary Clinton wygrała pierwszą debatę prezydencką z Donaldem Trumpem. Komentatorzy są podzieleni, sam fakt, że znaczna część mieszkańców na lepszy powiatów okalających Warszawę tak naprawdę pracuje w Warszawie. W sondażu telefonicznym telewizji CNN 62% widzów debaty wskazało na zwycięstwo Hillary Clinton, a 27% na Donalda Trumpa. W innym badaniu przeprowadzonym przez ośrodek Public Policy Polling Warszawa były sekretarz stanu jest mniejsza. 51% stwierdziło, że to ona wygrała debatę, 40%, że Donald Trump. Słyszeliśmy z obozu Trumpa, że należy pozwolić mu być sobą. Dziś Trump był Trumpem i nie było to dla niego dobre. Mówił CNN architekt zwycięstwa wyborczego Baracka Obamy David Axelrod. Z kolei konserwatywny komentator Charles Krauthammer powiedział, że Donald Trump nie popełnił żadnej gafy, ale przegapił wiele okazji do ataku na Hillary Clinton. Uważam, że pozwolił zepchnąć się do defensywy i ona to wykorzystała, mówił Krauthammer w telewizji Fox News. Komentator ocenił jednak wynik debaty jako remis. Sam Donald Trump uznał swój występ w debacie za bardzo dobry. Miliarder wskazał na ankiety internetowe, w których to on został uznany zwycięstwą pojedynku z Hillary Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A my oczywiście będziemy teraz rozmawiać na temat tej mocnej debaty. O amerykańskiej kampanii wyborczej. W dzisiejszej debacie poranka Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. A ze mną z gości profesor Piotr Postaszewski, amerykanista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry. I pan Łukasz Pawłowski, publicysta, kultura liberalna. Dzień dobry. No i panowie, do pierwszej najważniejszej pytania. Kto wygrał? Mogą wnioskować fundacje, już pan podawał, mogą wnioskować stowarzyszenia, tylko możemy podać swoje preferencje. No dobrze, to zacznijmy w takim razie od preferencji. No według mnie akurat jest 1:1, chociaż spodziewałem się, że Trump rzeczywiście więcej użyje takich argumentów, nawet nie tylko populistycznych, ale bardziej będzie agresywny. Nie wykorzystał swojej szansy. Być może, ale ma jeszcze dwie, jeżeli dojdzie rzeczywiście do konfrontacji, a powiedzmy w sensie personalnym, czyli co to ma za uszami, no to na miejscu pani Clinton... Dobrze bym się do tego przygotował, jeśli chodzi o fundację. 33 tysiące maili to jest tylko wierzchołek góry lodowej jej błędów. Zresztą jako sekretarz stanu nie powinna w życiu takich rzeczy popełnić, a tym bardziej powiedzieć trudno. Popełniła błąd, stało się trudno. To nie jest Henry Kissinger ani George Shultz. Niestety mamy do czynienia z politykiem raczej średniego formatu. Profesor Piotr Staszewski stawia 1:1. Panie Łukaszu. Także widzicie państwo tutaj konkurs z konkursem. W Warszawie nie ma konkursu. Tutaj mówią, że wielka dziura, wielkie przestrzenie. Takie dziecko jakby miało gdzieś wyjść na zabawę Pippi Langstrum. No tak, matka nie pozwoli dalej, bo rzeczywiście tu ulica, tam ulica. A jak, no, proszę państwa, czy Pałac Branicki, parki, tam tak wchodziło w las, tam wszędzie, to były miejsca dla dzieci, Akademia Medyczna, tam, nie, ulica Pałacowa, Warszawska, no tak, widzicie państwo, miejsca zabytkowe, stare, nie, proszę państwa, no tu w Warszawie są jeszcze starsze, ale mówię, że to była zaraz przecina ulica, całe twoje dzieci, to i dalej nie można pójść, a jest gdzie w sumie, no gdzie pojedziesz dalej, jak wszędzie jest to samo, co i tu, w Warszawie, wszędzie jest to samo, co i tu, że Warszawa jest tak poszatkowaną dziurą, dlaczego poszatkowaną? 521. Ostatnio wycofał się z tego. Nie jedzie z Falenicy na ochotę, tak jak kiedyś, ładnie cetka jeździła. Teraz zrobili specjalnie nie cetkę, tylko 521. Podzielili, poszatkowali, posegregowali. Że to któryś numer tylko do wiatracznej do Falenicy z powrotem jedzie. Nie ma teraz tak, proszę państwa, jak było. Nie ma teraz tak, proszę państwa, jak było. FK to w ogóle nie istnieje. Proszę państwa, która jeździła tam z Lazurowej, z Żelsztaka, z Woli dalekiej do Międzylesia, jeździ tylko z Leńskiego, czy skąd? Jako 125. Dobrze, proszę państwa. Warszawa jest pocięta, poszufladkowana, pokratkowana. I teraz nie jeździła to FK. To jest troszkę, ja bym odpowiedział inaczej. Już tak mówiąc strategicznie, z punktu widzenia strategii wyborczej. Znaczy, Trump ma tak niskie poparcie wśród mniejszości, wśród
czarnych i wśród latynosów, że musi mieć ogromne poparcie wśród białych i musi liczyć na to, że frekwencja tej grupy wyborczy będzie ogromna. Więc ma dwa wybory. Albo liczyć na to, że tak jak powiedziałem, ta frekwencja wśród białych, troszkę gorzej wykształconych Amerykanów będzie bardzo wysoka, albo liczyć na to, że jednak uda mu się przekonać część tych mniejszości do siebie. No bez tego po prostu będzie miał bardzo poważny problem, żeby wygrać. No trudno mu będzie przekonać tej mniejszości, bo sami atakował w sposób raczej bez żadnych hamulców, że w tej chwili musiałby zmieniać swoje wypowiedzi, zmieniać zdanie. W związku z czym chyba to jest spisane na straty. Ale oni numer zmienili i obcięli, że to nie jedzie przez całą Warszawę. Bo wytykano mu, że bardzo często z tym zdaniem że nie może jechać przez całą Warszawę. Musisz gdzieś na plac Leńskiego wjechać, się zalogować, że tu jesteś i stamtąd dopiero jako ta poszatkowana jechać dalej, rozumiesz? To czy to jest udogodnienie? Bardzo mocno żadne. Nie musiał się wybierać, po pierwsze wojna w Iraku to już jest do tego nie trzeba wskazać żadnych specjalistów, żeby stwierdzić, że to jest jeden z największych błędów, jakie popełniła niefortunna administracja prezydenta Busha, który zresztą stworzył wtedy całą przecież doktrynę Busha, czyli unilateralizm amerykański, neokonserwatywizm, co w tej chwili został już zdewaluowany dokumentnie, a zresztą nawet Andrew Mickiewicz, który jest wybitnym specjalistą, stwierdził wtedy w 2001 roku, że nareszcie mamy prezydenta już konkretną doktryną. To wtedy, proszę zwrócić uwagę, bardzo wiele osób popierało w Iraku, trzeba pozbyć się Saddama Husajna. Oczywiście, że to był błąd, tylko co zrobił hasło na jego przeznaczenie. W związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, oczywiście, że tak, bo z kolei on powiedział, żebyście się kompletnie wycofali, zostaliście i tak w tę próżnię weszło państwo. To z kolei Kiowa jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, decyzję tak argumentowała Hillary. Tu mamy w ogóle paradoksalną sytuację, bo to mamy kandydata partii republikańskiej, który zaatakował właśnie jedną ze świętości tej partii w ciągu ostatnich kilku lat, czyli właśnie decyzję interwencji w Iraku, i on ją krytykuje. No i teraz, choć wcześniej ją popierał. To ja to muszę przerwać. Mamy jeszcze tylko jedną. Ale czy Donald Trump jest tak naprawdę kandydatem partii republikańskiej? To jest jedna z najlepszych kwestii, bo to jest właśnie polityk wynajęty przez właśnie, który wskoczył do tej partii, nie wynajęty, może źle się wyraziłem, wskoczył do tej partii i stał się jej kandydatem. To znaczy, trudno powiedzieć, no, w amerykańskiej, w zachodniej prasie pojawia się coraz częściej takie pojęcie, że wchodzimy w epokę polityki postprawdy. To znaczy, w której fakty nie mają już absolutnie żadnego znaczenia. I to nie są nie tyle to są kłamstwa, co to są jakieś zupełnie wyssane z palca opowieści. Kwestia Obamy i podtrzymywania tego, że nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, mimo że prezydent pokazywał swoją metrykę i tak dalej, no to jest dobry przykład właśnie takiej strategii, gdzie fakty przestają mieć kompletnie znaczenie. I Trump jest moim zdaniem dobrym przykładem takiego kandydata, no, który zmienia swoje stanowisko bardzo często, ale mimo to, i to jest najbardziej fascynujące, chociaż ludzie wiedzą, że oszukuje w wielu sprawach, to nadal są chętni na niego głosować. To pokazuje kryzys, w jakim znalazła się amerykańska polityka. Dlatego, że musimy obawiać się jednej rzeczy, nie tylko kryzys, w jakim znalazła się amerykańska polityka, tylko kryzys jako taki demokracji, dlatego, że chyba dojdziemy w pewnym momencie do takich czasów, kiedy prezydenci i premierzy będą do wynajęcia jako technokraci, i te dzieci mówiły, że tam te zęby złote oni mieli, że tam dziury są w tych grobach, dawno ukradzione to wszystko, bo te dzieci szukały, o ile wiem, nie ma też szkoły prezydentów, tam nie ma czego szukać, to jest z punktu widzenia dziecka, stanie się zupełnie oczywistym wynajmowanie sobie prezydenta jako osoby, która jest po prostu technicznie do tego przygotowana. Teraz tylko kwestia, czy wtedy pomagają argumenty merytoryczne, bo tak naprawdę w głosowaniu decyduje impuls, tak samo emocje oczywiście. Ale to skąd jesteśmy bardzo chętni wszyscy obserwatorzy, komentatorzy podkreślają znaczenie debat dla końcowego wyniku szczególnie do Białego Domu. I bardzo często mówi się o tym, że o tych sympatiach czy też antypatiach potrafią zadecydować szczegóły, z których tak naprawdę kandydaci, którzy uczestniczą w debacie, być może nawet nie zdają sprawy. Po tej debacie zaczęto wytykać na przykład Trumpowi dziwny tik, który pojawił się kilka razy podczas tej rozmowy, znaczy bardzo taki charakterystyczny w stronie wyborców, ale dwa również taki tik twarzy. W internecie bardzo szybko pojawiły się skojarzenia, że to jest że to jest tik kokainowy. No i teraz pytanie, na ile coś takiego może rzeczywiście odmienić wynik kampanii wyborczej? Ja
ja pytam zupełnie poważnie. Dobrze, spójrzmy na pierwszą kampanię, pierwszą debatę telewizyjną. Nixon Kennedy w radio wygrywa Nixon, ponieważ jest bardziej merytoryczny. W telewizji u tych ludzi, którzy akurat mieli przyjemność oglądać bezpośrednio, wygrywa Kennedy, bo jest lepiej ubrany. Tak, Nixon jest wtedy spany, nie ogólnie, tak, ale to jest 1962. I w dalszym ciągu decydują pewnego rodzaju emocje, czy to kto się panu bardziej podoba. W tym momencie może pan mieć również taki impuls. To jest kobieta. Ona była ubrana w czerwony, dlaczego odcinała się świetnie na tle ciemnego. To Trump może założył czerwony garnitur. Choć znając Trumpa, mają jakąś misję. Powiedzmy, nie jest to typ hipstera, ale gdybyśmy mieli rzeczywiście takie, to przecież liczy się wszystko. Kiedyś liczono nawet pod dołu, kiedy 96 rok, mrugnięcia powiek, czyli ile razy światła go raziły. To wszystko się liczy. Mówił pan o tikach, mówił pan o gestykulacji. To jest zazwyczaj prawa ręka i u Hillary Clinton też, tylko ona była o wiele bardziej stonowana. Ale na ile to naprawdę ma wpływ na wyborców? A na ile to są pewnego rodzaju wymysły i ideologii wymyślane potem przez komentatorów, którzy w jakiś sposób chcą pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć? Czytałem taki artykuł, przygotowując się też do naszej dzisiejszej rozmowy na temat kampanii zeszłej sprzed 4 lat, kiedy pierwsza debata między Barackiem Obamą a Mittem Romneyem była fatalna dla obecnego prezydenta i zdecydowanie przegrał. Później bardzo się poprawił, ale jego doradcy mówili, że nie było widać mocnego skoku w sondażach na rzecz kandydata republikańskiego. Gdyby może doszło do przegranej Obamy i w drugiej, i w trzeciej debacie, to mielibyśmy tutaj jakąś wyraźną zmianę. Ale ja myślę, że tu może nie tyle decyduje, kto rzeczywiście wygrał, tylko tak, decydują rzeczywiście takie hasła, czy zdania wyrwane z kontekstu, które dobrze pasują, nie wiem, jak w przypadku Amerykanów mówią się takie bumper stickers sentences, czyli taką, którą sobie można przykleić na zderzak samochodu jako wyraz poparcia dla jednego czy drugiego kandydata. I tutaj kilka razy Trump dał się wpuścić w maliny, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, kiedy powiedział na przykład, że Hillary Clinton zarzuciła mu, że nie płaci podatków federalnych, dlatego nie chce ujawnić swoich zeznań podatkowych, na co wraca cały czas. Na co on odpowiedział, that makes me smart, to znaczy, że jestem mądry, więc to już na pewno będzie wykorzystywane, że Trump uznaje niepłacenie podatków za dowód sprytu. Kiedy